Chyba wreszcie znalazłem optymalne ustawienie tej kamery, a właściwie optymalne ustawienie kadru, który jest w miarę ciekawy, ale nie o tym dzisiaj. Dzisiaj opowiem Wam o książkach, które będę czytał w weekend, a właściwie które chcę przeczytać, bo oczywiście tego jest za dużo. Właśnie Ewa Winnicka potwierdziła godzinę i miejsce naszego wywiadu, więc fajnie. Patrzcie, a to są książki, które chcę Wam dzisiaj pokazać. Światła małego miasta. Bardzo ciekawy projekt reporterski. Młodzi reporterzy piszą o małych miastach w Polsce. Nie będę się rozwodził. Szczegóły na światłamałegomiasta.pl. Kanada, ulubiony kraj świata. Właściwie już skończyłem tą książkę. W piątek wieczorem będzie recenzja na blogu. I teraz trzy książki, które dostałem od wydawnictwa poznańskiego w ramach naszej współpracy. Na blogu są, już trwają konkursy, można wygrać w pierwszym konkursie JJ-a. To jest książka o prezydencie Poznania. Wczoraj rozmawiałem z autorami, Włodzimierzem Nowakiem i Violettą Szostak. I dużo dowiedziałem się o kulisach powstawania tej książki. No ale to przeczytacie w wywiadzie na blogu. A tą książkę można wygrać tylko do niedzieli, także zapraszam. Wkrótce wygrać będzie można tą książkę. Tę książkę. Dzienniki lodu. Śledźcie bloga. A później będzie można wygrać tą książkę. To jest... Spadło. To jest książka Elizabeth Özbring. Özbring. Jakoś tak to się wymawia. Laureatki nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Ta pani dostała tą nagrodę za W lesie wiedeńskim wciąż szumią drzewa. Świetna książka, musicie przeczytać, jeżeli nie czytaliście jeszcze. Naprawdę. A ta książka będzie do wygrania... będzie do wygrania na blogu za 2 tygodnie. No i przyszedł do mnie nowy Zygmunt Miłoszewski. Nie wiem, czy znajdę czas na tego Miłoszewskiego, ale... Ciekawi mnie ta książka, bo zastanawiam się, jak Miłoszewski wypadnie w czymś, co nie jest kryminałem. Podobno to jest romans w ogóle. Romans science fiction czy coś takiego. Zobaczcie, jak Kiri sobie śpi. I jeszcze taka książeczka. To jest prezent od wydawnictwa Insignis. Książka popularno-naukowa, astrofizyka dla zabieganych, wydana jak proza. Popatrzcie. Takie rozdzieliki jak... jakby to było po prostu, nie wiem, zbiór opowiadań albo jakaś mała powieść. Jeszcze nie czytałem. Na przykład Małgosia z bloga Oświaty Kaganiec napisała w komentarzu chyba na Instagramie, że czytała i że ta książka jest bardzo poetycko napisana. Więc książka popularno-naukowa napisana poetycko. Ciekawa rzecz. I na koniec ta książka, którą na pewno będę czytał w weekend. Syrop z piołunu, Paweł Smoleński. Czytam ją przynajmniej z trzech powodów. Pierwszym powodem jest sam Paweł Smoleński i fakt, że jest po prostu znanym i cenionym reporterem. To jest książka o akcji Wisła. Premiera była 9 w czwartek. Dobrze mówię? Chyba tak. A recenzja na blogu będzie pewnie w przyszłym tygodniu. Powód drugi jest taki, że 23 listopada będę prowadził spotkanie z Pawłem Smoleńskim w Kinotece w Warszawie. Wpadajcie. Trzeci powód jest taki, że będę prowadził spotkanie z Pawłem Smoleńskim w Gdańsku. Dzień później, 24 listopada. I to będzie spotkanie w ramach festiwalu Sztuka Czytania. Na tym festiwalu poprowadzę 3 spotkania w sumie. Będzie z Pawłem Smoleńskim jako pierwsze. Jako drugie będzie spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim, tym od Wielkiego Przypływu i od Terremoto. A trzecie będzie z Cezarem Łazarewiczem, czyli zdobywcą nagrody Nike tegorocznym. Zapraszam do Gdańska, jeżeli macie taką możliwość. No, a na koniec to wy powiedzcie, co czytacie. Napiszcie wszystko w komentarzach poniżej. Dajcie łapkę w górę, bo to podobno promuje filmiki im więcej, tak jakoś tak. No, więc to tyle. Życzę Wam zaczytanego weekendu i do zobaczenia wkrótce.